Hej, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideobloga, czyli szybkie, krótkie, spontaniczne filmy gdzieś tam, skądś tam, gdzie akurat jestem. A akurat jestem w drodze na szczyt Dikeos na wyspie Kos. Jest to chyba najwyższy szczyt na tej wyspie i całkiem wysoki. Robi duże wrażenie. W innym filmie, czy potem może pokażę. Ale chciałbym opowiedzieć teraz szybką historię z morałem odnośnie negocjacji, ponieważ dwa dni temu byłem w Turcji, gdzie było niesamowicie. Ogromny tłok, brud, wszędzie chcą nas zagadać, coś nam sprzedać. I jak to się ma do negocjacji, ponieważ wiadomo, że w Turcji trzeba negocjować. Ja mówiłem kiedyś na filmie odnośnie negocjacji, że trzeba, jak coś kupujemy, podać cenę bardzo niską, jeżeli chcemy ponegocjować, żeby ten taki punkt psychiczny zahaczyć nisko. A jeżeli sprzedajemy, no to trzeba też dać cenę często wyższą, niż mogłoby się wydawać, ponieważ jest wiele osób, które chcą kupić pomimo tej wysokiej ceny, tak? Bo to nie jest tak, że cena jest wysoka i nie ma chętnych. I tak samo robią w Turcji. Otóż na przykładzie parę okularów pokażę Wam. Okulary Prada, oczywiście podróbki. W Turcji można podróbki sprzedawać. W Unii już nie wolno, europejskiej, ale Grecja jest zaraz koło Turcji, także tutaj można. I takie okulary kosztowały w Turcji na bazarze 25 euro. Ja powiedziałem panu, że tam 5 euro. Pan się obraził niesamowicie, powiedział, że za tyle można kupić kole. No i powiedział, że okej, zobrazam 15. Wyszedłem stamtąd, podziękowałem panu. I jak się okazało, tutaj w Grecji takie same okulary za 5 euro. I o czym to świadczy? Gdybym ponegocjował z tamtym panem w Turcji i do 15 euro, obrażając go wręcz, przynajmniej on takie wrażenie sprawiał, wciąż zapłaciłbym zbyt wysoką cenę. A po prostu próbując w różnych miejscach kupić coś, porównując ceny, można się dowiedzieć, że często możemy zapłacić o wiele mniej. Tak samo, że możemy też sprzedać coś drożej. I chodzi o to, że jeżeli coś negocjujemy, nie bójmy się podać ceny podczas negocjacji o wiele niższej niż ta jest przedstawiana, ponieważ często sprzedający się może zgodzić na tą cenę o wiele niższą, a z perspektywy osoby, która sprzedaje, jak widzisz, można też na przykład podać cenę o wiele wyższą i dzięki temu też sprzedać coś z ogromnym zyskiem i nie ma co się bać, ponieważ często są chętni. Myślę, że taka mała lekcja negocjacji z Turcji pokazuje, że no, warto próbować przede wszystkim negocjować i podstawowa technika negocjacji to jest technika, która właśnie podczas gdy chcemy coś kupić, warto próbować ten próg ceny bardzo obniżyć, ponieważ często da się, a jak sprzedajemy, też często można spróbować dać cenę o wiele wyższą, ponieważ potem nawet podczas ewentualnych negocjacji sprzedamy coś z dużym zyskiem i są często osoby, które chcą kupić za wyższą cenę, tak? Tak jak na tamtym bazarze. Pewnie większość osób nawet nie negocjuje tak agresywnie, podając bardzo niską cenę jak ja i kupują po cenie powiedzmy 20 euro okulary, które tutaj są sprzedawane zyskiem za 5 euro. Tak, także warto sprzedawać, warto się uczyć sprzedaży, warto negocjować, jeżeli kupujemy, warto znać te techniki negocjacji, żeby potrafić negocjować podczas sprzedaży. Wybaczcie, kondycja troszeczkę już nie ta. Podczas kupna, ponieważ po prostu życie na tym polega, negocjujemy w pracy, w swojej firmie, podczas zakupu, podczas sprzedawania i warto po prostu te podstawowe techniki znać. Ja Was zachęcam do zobaczenia sobie mojego filmu o negocjacjach sprzed paru miesięcy i zachęcam do negocjowania, do ćwiczenia negocjacji. Zdecydowanie warto to robić. Pozdrawiam ze wspaniałej trasy na szczyt wyspy Dikeos na wyspie Kos. Mam nadzieję, że ta ciężka trasa będzie warta wysiłku. Myślę, że będzie. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.